Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte. Wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Dzień pierwszy. Cześć oddawana sercu Jezusa jest czcią najmilszą Bogu. Miłosierdzie Boże nad wszystkie sprawy Jego. Psalm 144. Wszystkie przymioty w Bogu są równe, a wszystkie w najwyższym i nieograniczonym stopniu. Pan Bóg jest nieskończenie potężny, nieskończenie mądry, nieskończenie sprawiedliwy, nieskończenie dobry, nieskończenie piękny i nieskończenie miłosierny. Wszelako Pismo Święte powiada: Miłosierdzie Boże nad wszystkie sprawy Jego. Zdaje się, jakby w tym różnicę jakowąś oznaczało i miłosierdzie Boże kładło wyżej niż wszystkie inne przymioty Boga. Cóż to znaczy? Oto przez wyrażenie to Duch Święty uczy nas, iż jakkolwiek w Bogu wszystkie przymioty są równe, bo wszystkie są nieskończone, to jednak w odniesieniu do nas, w relacji Boga z człowiekiem, sprawy Jego miłosierdzia przewyższają sprawy odnoszące się do wszystkich innych przymiotów Boga. To znaczy, że chociaż we wszystkim, co Bóg zrobił i robi, mamy uderzające dowody Jego potęgi, Jego mądrości, Jego sprawiedliwości i tak dalej, to przede wszystkim widzieć w nich winniśmy nieprzebrane, niepojęte rozumem ludzkim miłosierdzie Jego. Że chociaż obowiązani jesteśmy uwielbiać i cześć oddawać wszystkim przymiotom Boga, to jednak, ponieważ to, co zawdzięczamy Jego miłosierdziu nad nami, przewyższa wszystko, więc szczególnie czcić, wielbić i wychwalać powinniśmy Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego dobroć dla nas. A że Panu Bogu to najmilsze, to jest naszym obowiązkiem, czego On od nas najbardziej wymaga. Więc nie masz wątpliwości, że w czci Boga, jaką Mu oddajemy, najmilej Bóg przyjmuje wszystko to, co do uczczenia Jego miłosierdzia nad nami się odnosi. Pan Bóg przede wszystkim chce, nakazuje i domaga się, abyśmy Go miłowali. Że zaś do miłowania Boga pobudza nas szczególnie pamięć na to, co Jego miłosierdziu winniśmy, więc i z tego powodu cześć oddawana miłosierdziu Bożemu, uwielbianie i wychwalanie tego przymiotu Jego jest dla Niego najmilszą czcią od nas i tego też przede wszystkim wymaga On od nas. Jak mówi Pismo Święte: Czegóż Pan Bóg Twój żąda od Ciebie? Jeno, abyś Boga swego miłował. Na mocy czego święty Augustyn tak śmiało się wyraża: Miłuj Boga i rób, co chcesz. Bo jak będziesz Boga prawdziwie miłował, to nie zrobisz nic niemiłego Bogu i przez to najlepiej czcić Go będziesz. A teraz
zobaczmy, najmilsi, co jest w Panu Jezusie, co najbardziej, najwyraźniej objawia nam miłosierdzie Boże. Najbardziej, najwyraźniej miłosierdzie Boże objawia nam to, że Bóg Najwyższy tak człowieka umiłował, iż Syna Jednorodzonego dał, aby On zstąpił z nieba na ziemię i stał się człowiekiem, i męką i śmiercią swoją wypłacił sprawiedliwości Bożej tę karę, jaka za grzechy nasze należała się człowiekowi, by tym sposobem odzyskał nam niebo, szczęście wieczne. Pan Jezus więc, boski nasz Odkupiciel, Bóg i człowiek zarazem, umęczony i zamordowany za nas na krzyżu, oto najmilsi, najwyższy, niezrównany, niepojęty żadnym rozumem ludzkim, dowód miłosierdzia Bożego nad nami. Oto jest obraz, oto wyraz najdoskonalszy miłości Pana Boga ku ludziom. Lecz pytam dalej, co jest w Panu Jezusie, co znowu to Jego nieograniczone, niepojęte miłosierdzie i miłość ku nam wyobraża? Co jest w Jego Bożej osobie, co jakby w źródle samym miłość i miłosierdzie w sobie zamyka? Tym źródłem i wyobrażeniem najwyższej miłości Boga ku ludziom i Jego największego miłosierdzia nad nami jest przenajdroższe serce Jezusa. Serce bowiem Jezusa jest, że tak powiem, sercem miłosierdzia Bożego i samym miłosierdziem Bożym, samą miłością Bożą do ludzi, a o której mówiąc Zbawiciel nazwał ją ogniem, kiedy powiedział: przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż chcę? Jeno, aby był zapalon. A więc my, czcząc i wielbiąc serce Jezusa, w którym to właśnie przyniósł On ten ogień z nieba na ziemię, czcimy i wielbimy w najwłaściwszy sposób miłosierdzie Boże. Najmilszą i najwłaściwszą Bogu cześć i chwałę oddajemy, bo i sam Pan Bóg domaga się tego, kiedy powiedział przez usta proroka, iż miłosierdzie Jego przewyższa wszelkie Jego sprawy. Korzystajmy więc pilnie ze sposobności oddawania Panu Bogu tej najmilszej Mu czci przez cały czerwiec, na szczególne uczczenie Jezusowego serca poświęcony, a którego dziś pierwszy dzień rozpoczynamy. Błagajmy też Matkę Zbawcy naszego, Maryję Pannę, aby nam wyprosiła potrzebne łaski do godnego odprawiania tego nabożeństwa. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. O Maryjo Przenajświętsza, z której krwi przeczystej ukształtowane zostało w przeczystym łonie Twoim serce Jezusa, będące najwyższym obrazem, nieprzebranym źródłem i najwyższym ogniskiem wszelkiego miłosierdzia Bożego nad nami. Daj nam nieprzebrane to miłosierdzie Boże tak poznać, a poznawszy, czcić, wielbić i wychwalać w sercu Jezusa, abyśmy obfitych owoców Jego za Twoją przemożną przyczyną, dostępując na ziemi, wychwalać je mogli wraz z Twoim niepokalanym sercem u stóp Twoich w niebie i na wieki. Amen. Prosząc Matkę Bożą, aby w sercach naszych rozbudzać raczyła jak najgorętsze do serca Jezusowego nabożeństwo. Zdrowaś, Maryjo.
Wysłuchane treści pochodzą z dzieła ojca Prokopa Kapucyna Najświętsze serce Pana Jezusa 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.